Tarnopol, stolica Podola. Każda data jest dobra, by zacząć tą opowieść. Ja zacznę ją od tego roku. Ziemie ruskie popadły w poddaństwo po rozgromieniu Rusinów pod Kałką, zdobyciu Kijowa i spustoszeniu kraju. Następnie Mogołowie ruszyli na zachód do Polski, gdzie stoczyli trzy duże bitwy, rabując, biorąc Jasyr, paląc wszystko na swojej drodze. W ostatniej bitwie zginął książę Henryk Pobożny, a jego głowę zatknięto na pikę. Najazdem Mogołów kierował Bajdar oraz Ordu, brat założyciela Złotej Ordy, Patuchana. Orda, której wojownicy zostaną nazwani Tatarami, pustoszyć będzie Ukrainę, ziemię królestwa przez następne stulecia. Śmierć przez otrucie władcy Rusi Halicko-Włodzimierskiej, Jerzego Bolesława II Trojdenowica, który naznaczył Kazimierza Wielkiego na swojego następcę, jest datą przyłączenia Rusi Czerwonej do Polski. Chcąc ubezpieczyć Podolę od napadów Tatarów i Wołoszy, postarał się hetman Tarnowski, zwany Amorem, u Zygmunta I Starego w roku 1540 o przywilej na założenie miasta nad Seretem, ziemi halickiej, a powiecie trębowelskim, miejscu pustym, zwanym Soplicze albo Toplicze, które wcześniej było zmiecione przez najazdy tatarskie. Były to strony niebezpieczne. Pierwszy tatarski najazd na Tarnopol miał miejsce już w 1544 roku, podczas budowy zamku, ale został odparty, gdyż hetman zbudował warowny zamek i przystąpił do obwarowywania miasta wedle wymagań ówczesnej sztuki fortyfikacyjnej. Król Zygmunt August nadaje w 1550 roku kolejny przywilej handlowy. Furmani i kupcy solą, innymi towarami jadący z Halicza, Kołomyi i Kropca do Krzemieńca, jako też innych miast Wołynia, musieli tu płacić lokalne cło. Kupcy podążający ze wschodu na zachód i odwrotnie musieli więc jeździć przez Tarnopol i sprzedawać tam towary, dzięki czemu stał się on ważnym ośrodkiem handlowym. W 1575 roku miasto zupili Tatarzy, którzy w tym roku zorganizowali najazd na Podolę i ziemię Ukrainę, uprowadzając znaczną liczbę jasyru i łupów. Po napadzie rozłożyli się obozem pod miastem. Zaskoczeni zostali rozbici przez Jakuba Niezabitowskiego, który zdążył ściągnąć posiłki ze zbaraża. W XVII-wiecznej Rzeczypospolitej rozwinął się handel bydłem, który pędzono z terenów Podola i Rusi Czerwonej na jarmarki wołowe na Śląsku. Były to tak zwane szlaki wołowe. W 1648 roku wybuchł bunt Chmielnickiego. Po klęsce wojsk Rzeczypospolitej pod Żółtymi Wodami, Korsuniem oraz hańbą Piławiecką, tereny Podola, a także Tarnopol padł łupem kozaków. Oddziały Krzywonosa zajęły zamek i miasto, które złupiono. Żydów natomiast, którzy nie uciekli, wymordowano. W 1675 roku miasto wielce ucierpiało od najazdu tureckiego. Chcąc się zemścić za nieudane oblężenie Trębowli, Turcy zdobyli Tarnopol,
a następnie wysadzili w powietrze kościoły, m.in. kościół pod wezwaniem świętego Walentego oraz fortyfikacje i wieże obronne miasta. Zwycięstwo wojsk polskich pod Wiedniem oraz zawiązanie Ligi Świętej kończy etap prawie 40-letnich wojen i najazdów, które w niemałym stopniu zrujnowały Podole i ziemię Ukrainy. Miasto przejmuje Marysieńka, żona króla Jana Sobieskiego, lecz dopiero pod koniec XVII wieku udaje się odbudować zrujnowany zamek. W 1699 roku, już za panowania Augusta II Mocnego, Turcja formalnie zrzeka się Podola po traktacie w Karłowicach. Powoduje to ponowne zagospodarowanie wyludnionych terenów. Największe grupy tworzą osadnicy z okolic Tarnowa i z Mazowsza. Klęska wojsk szwedzkich pod Pułtawą umacnia carską Rosję, która zaczyna ingerować we wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, m.in. narzucając ponownie na króla Augusta II Mocnego. Od tego czasu ingerencja ta staje się regułą. Kościół dominikanów zbudowany został z fundacji hetmana Józefa Potockiego, właściciela Tarnopola. Według projektu Augusta Fryderyka Moszyńskiego, wnuka króla Augusta II Mocnego i jego faworyty hrabiny Kozel. Józef Potocki nadał w 1740 roku tarnopolskim Żydom, stanowiącym większość mieszkańców i ich kahałowi, znaczne prawa oraz zwolnił z opłat od kwaterunku wojskowego. W sprawach między sobą korzystali z własnych sądów. Słabość Rzeczypospolitej sprowokowała państwa rządzone autokratycznie do rozbiorów. Już pierwszy zabór austriacki objął Tarnopol, a cała prowincja została nazwana Galicją. Na początku XIX wieku Tarnopol wykupił Franciszek hrabia Korytowski, który przebudował zamek na pałac, usuwając umocnienia, wieże i bramy. Major Szyżowski z 13 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, zajmując kolejne miasta i miasteczka Galicji, miał za zadanie organizować lokalne polskie władze oraz organizować nowe pułki piechoty i jazdy. Przed 10 czerwca Szyżowski pośpieszył na uczynione od obywateli wezwanie do Tarnopola. Na podniesienie poziomu wiedzy i nauki na terenie Podola duży wpływ mieli jezuici, wydaleni z Połocka z zaboru rosyjskiego. W Tarnopolu znaleźli dogodne miejsce na działalność edukacyjną. W 1820 roku osiedlili się tu za pozwoleniem władz austriackich i w tym samym roku otwarli szkoły publiczne. Ten sam Dwernicki, który w 1809 roku przywiódł do Tarnopola 100 ochotników, przejeżdżał przez miasto na krótkie internowanie, skąd udał się na emigrację do Francji. W 1843 roku miasto wykupiło się z rąk ostatniego dziedzica Tarnopola, Tadeusza Turkuła. Rok później stało się miastem królewskim. W nowych, zreformowanych szkołach zamierzano kształcić i wychowywać przyszłych lojalnych poddanych monarchii austriackiej. Przemiany w edukacji i społeczne, zapoczątkowane przez cesarzową Marię Teresę, nazywano austriacką ideą państwową. W kształceniu Polaków niebagatelną rolę w pierwszej połowie XIX wieku odegrały szkoły jezuickie. Tarnopol stał się ważnym węzłem komunikacyjnym, a w 1871 roku wybudowano tu dworzec. Na linii kolejowej Lwów pod Wołoczyska do granicy z Rosją, czyli na jednym z głównych szlaków transportowych z zachodu na wschód. Wtedy zaczął się czas wyjątkowej prosperity gospodarczej miasta. Autonomia galicyjska to nazwa całości praw społeczno-politycznych, które Galicja uzyskała między 1860 a 1873 rokiem. Wprowadzono język polski jako urzędowy do administracji i sądownictwa Galicji. Powołano Urząd Ministra do Spraw Galicji. Głównym organem władz samorządowych był Sejm Krajowy. W dobie tzw. autonomii galicyjskiej, w obawie przed inwazją Rosji, realizowano nową politykę etniczną przez odgórne, czyli państwowe, przyzwolenie dla ukraińskiego programu narodowego.
29 września 1901 roku dokonał konsekracji kościoła arcybiskup Weber w asyście kleru łacińskiego i ruskiego przy uczestnictwie szlachty i całego miasta. Koniec XIX i początek XX wieku to czas prosperity i rozbudowy miasta. W 1901 oddano do użytku sieć elektryczną oraz rozpoczęto budowę systemu kanalizacyjnego. Nastąpił rozwój transportu, handlu, przemysłu. Liczba mieszkańców liczyła około 30 tysięcy, z czego 40% społeczność żydowska. W 1908 roku konsekrowano kościół parafialny z pięknymi witrażami. Zbliżała się wojna. Przysposobienie wojskowe kobiet przyjmuje do swych szeregów ochotniczki i szkoli je na kursach sanitarnych, gospodarczych, obrony przeciwlotniczo-gazowej. Pamiętnik Mickiewicz. Возле этого памятника польские националисты клялись своей ненавистью к украинцам и евреям. Мы произносим здесь слова Ленина и Сталина.
cases full of iron crosses were dropped by parachute. Marshal Zhukov's victorious troops complete the occupation of the torn and battered city. Another place laid waste. Russian victory at Tarnopol called forth high praise from the United Nations. The sweeping successes in the north today are nothing short of miraculous. Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил. Что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Następnym filmem będzie historia o twierdzy Kudak nad Dnieprem, która miała być twierdzą jak Kamieniec Podolski, została jednak utracona, gdyż wojsko idące z pomocą poniosło klęskę pod żółtymi wodami w początkowym okresie buntu kozackiego.